Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Jak pamiętacie, może w poprzednim odcinku Hania wzięła ślub z Ignacym, a więc już są małżeństwem. Poprosiłam Was w poprzednim odcinku też, żebyście pomogli mi wybrać karierę dla Igora i byliście prawie jednogłośni, prawie. I zdecydowanie wybraliście karierę przestępca dla Igora i za chwilę też dam Igorowi, by tę karierę rozpoczął. No dobrze, coś musimy porobić z osobami tutaj. Powiedziałam, że będę chciała, żeby nasz Lukas został pożarty przez krowokwiata i do tego też w tym odcinku będę dążyła, więc postaramy się zrobić trochę wolnego miejsca. Wydaje mi się, że Lukas się trochę zbagował, on już powinien był dawno być martwy, a coś się tutaj niestety zbagowało i nie jest, a więc niestety nie ma kariery ten nasz Ignacy, a więc teraz też mu rozpocznę karierę, żeby oczywiście jego siostra nie musiała żyć w biedzie, żeby nasza Hania nie musiała żyć w biedzie, to też rozpoczniemy mu karierę. Dziękujemy za nowego członka rodziny, możesz tutaj pochwalić szczerze. Wiesz co? W sumie możecie z Jess iść na randkę, a więc zaproś ją na randkę. W sumie możecie iść, bo i tak potrzebujecie. I to jest kariera dla Ignasia. To niech Ignasio rozpocznie biznesmena. Okay. Dziecko widzę zaczęło płakać. Dobra, to się nim zajmie Jess. Chyba trzeba będzie go nakarmić, a więc nakarm go. Nakarmimy najpierw Ignasia. Chciałam, żeby nasz poszedł siku. O właśnie, tu możemy iść siku. Okej, okay, tu jest już wolna ta. Jedynka, idź na górę siku. Do toalety. Ignacy, mógłbyś mi przebrać w strój codzienny. I to jest właśnie dla Igora, a więc Igor przestępca. A więc tutaj rozpoczynamy karierę przestępca. Okej. Okay. Do Jess ktoś dzwoni, gratulują nam nowych członków rodziny oczywiście. Dobra, co mógłby zrobić Ignacy? Ignacy mógłby zrobić małe barabara razem ze swoją żoną, więc za to się weźmiemy. A więc przyjmie na własność barabara z Anią, więc dobra, pauzujemy grę. Jak widzicie, nic pomiędzy odcinkami nie grałam, a więc tak jak skończyliśmy w ostatnim odcinku, tak teraz rozpoczynamy w tym odcinku. I dlatego też w tym odcinku nie widzicie... O, z brudną pieluszkę. Nie będziecie mogli zobaczyć też zdjęcia Igora i Grzesia, bo po prostu jeszcze go nie zrobiłam. Okay. Jesteś głodna, więc też sobie coś zjesz tutaj, a więc otwórz. O, tutaj masz jakieś resztki nawet, to je wyrzucimy. Okej. Okay. I weź porcję. No, zmienisz w końcu to pieluszkę mu, Jess? Jej, bo to jest Julia, nasza dziewczynka. Już, Grzesiu, na dół, okej. Okay. Zmień jej pieluszka, Jess. Usiądź tu sobie i co tak będziesz tam ostała. Ale ci wyrzucę tutaj tę miseczkę, żebyś mogła usiąść. Okej, okay. Żadnej wystawki większej. Nie, kostiumoholicy nie dołączam do tego klubu, a więc nie dołączamy do tego klubu. Romantyczne. Dobra, to najpierw może jeszcze słodka gadka. Niech tam Hania skończy małe barabara z mężem i dopiero rozpoczniemy randkę, żeby im tam barabara po prostu nie przeszła w połowie. Bo oczywiście jak będziemy szli na randkę, to oczywiście będzie kazało nam najpierw wybrać miejsce tej randki. A więc patrzymy, czy tam już skończyli nasi nowi małżonkowie, czy nie? Skończą państwo? Skończyli państwo tam? Barabara? No już proszę. Wychodzić spod kołdry. Koniec! O, ile jeszcze tam możecie się tulić? A jak Igor? Dobra, Igor idzie
Co ty idziesz? Tam na górze miałeś wziąć prysznic. No ale dobra, weź tu na dole i później to zje. O, dobra, skończyli. Ci skończyli, to zaproś, kurczę. A, dlaczego mi się tutaj... O, nie słucha mnie dzisiaj ten tutaj. No właśnie, zaproś na radę. Słucha mnie po prostu, dzisiaj coś gra. I zapraszamy na randeczkę i zostajemy w domu oczywiście. Tyle mamy rzeczy do robienia, że zostaniemy po prostu w domu na randkę. A jak tam krowokwiat nie jest? Jeszcze trochę nie będzie głodny. No to poczekać, aż będzie głodny. Możesz iść spać w sumie, możesz. Jesteśmy tu potrzebny. Diana. Czy jest? Właśnie, czy nie wiem, czy już zbierać? Można by zebrać. Ile jest? 340, a więc pielęgnować ogrodu chyba nie trzeba, ale możesz w sumie zebrać cały plon. Okay. Więc cały plon zbierzemy. A więc dobra, teraz muszę się skupić na innych simach, ale oczywiście mam jeszcze tutaj mnóstwo do roboty, więc otwórz, weź porcję. I lubię mieć tak dużo simów w domu, to jest zdecydowanie za dużo simów w domu, naprawdę. Zdecydowanie za dużo. Gdzie ty, Grzesiu, idziesz? Flirtuj ze swoją sympatią. Masz z nią flirtować. Pocałuj. Flirtuj. Romantyczne gesty, tak. Okaż czułość. Później Diana przyjdziesz tutaj. A ten schodzi, czy nie? Ten cały czas schodzi. Długo, długo, długo schodzi na dół. Okej, ale weź porcję później. To oczywiście możemy sobie usunąć. Jeśli nie spojrzeliśmy, jakie zadanie do pracy ma... Więc złośliwe interakcje i trzeci poziom złośliwości. Okej. Pocałuj swoją sympatię. No dobrze, to całuj. Pocałuj. A Hania, ty nie jesz? Mówiłam ci, żebyś jadła. Zjedz to. Już jedz to. Dobrze. A więc... I już pocałowałeś, bardzo ładnie. Jeszcze kilka interakcji teraz zrobimy. Wymasuj. O, może być, jak tylko znajdę. Obejmij jeszcze. A w międzyczasie ja będę szukała tego masku. Jest tu gdzieś? Jest. Zaproponuj masaż, proszę. No. O, dlaczego się nie pokazuje? O, właśnie. Pocałuj jeszcze. Później, czy wymasuj się nie pokazało? No właśnie, nie pokazało się, wymasuj. A ja dałam, zaproponuj masaż. No, a więc zaproponujesz ten masaż, czy nie? Grzesio! O, zaproponował, pocałuj później jeszcze raz. Ty co, siadaj, nie patrz na obraz, siadaj. Bere, bere ze swoją sympatią. Okej, okay, ale tu najpierw jeszcze te dwie interakcje damy. Wodzicielska poza. Pocałunek z pasją. A Diana, w sumie możesz iść spać. W sumie. Idź spać. Im mniej simów mam do ogarniania, tym w sumie lepiej. Więc możesz iść spać. A więc udało się. 10 interakcji w końcu. Wodzicielska poza. Jest, zaliczyło nam. Okej. Okay. Barabara z żoną oczywiście, a więc i będzie za chwilę już złoto. Dobra, ty potrzebujesz złośliwość. Oho, oho, oho. Wiesz co, wykorzystamy nowego męża Hani, by zdobyć tę złośliwość. Nie, po prostu musimy zdobyć ten pierwszy punkt złośliwości. Nie, kiedyś można natrolować na forach chyba od właśnie pierwszego punktu, czy od drugiego. I tak można zdobywać złośliwość. Złośliwe interakcje też musimy trochę powykonywać do... No niestety, będzie to niestety złośliwym, więc zapytaj o cenne rzeczy. Ale te złośliwe rzeczy się akurat o nie taksimowie bardzo nie obrażają, więc też nie ma tego złego. Dobra, ty najpierw miałaś się iść wykąpać, a dopiero później możesz iść spać. Więc najpierw proszę się wykąpać. A ja tutaj jeszcze wykonuję kilka
złośliwych interakcji oczywiście. A musimy zdobyć tę złośliwość. Masz tę złośliwość? Nie romantyczne, złośliwe. To jeszcze zapytaj o cenne rzeczy jeszcze raz. Tam. Ukończone w 25. Okej. Okay. No. Coś. Możemy już trollować na forach, czy jeszcze nie? Musimy to sprawdzić. Sieć. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. To czekam, aż nam się pojawi. Dość szybko idzie ta złośliwość. Ten, kto oglądał serię Klepto Challenge, no wie, że to dość... O. I teraz już możemy. Okej. Okay. Złośliwe interakcje ukończyć. O, oni tam już złoto mają. To tam kończymy randkę, tak. Koniec randki. Tylko tu jeszcze dwie złośliwe interakcje. Wiedz, że jesteś mistrzem zbrodni. Oczywiście, że jesteś mistrzem zbrodni. Ty poszedłeś spać, a Jess nie. A Jess nie poszła spać. Idź siku i też idź spać. Przyjmij na własność oczywiście. No oba. Jeszcze raz dam oba. Przyjmij na własność. I idź. A jak tam? Ukończone w 100%. I możesz iść spać. Czy ja już tobie dałam? Nie, nie dałam, żebyś przyjął na własność to. To łóżko to właśnie tobie daję. To będzie twoje łóżko na razie. A ty... A ty, siku, wszyscy muszą siku. To idź tutaj, później skorzystaj. I później też pójdziesz spać. Śpi. I tak wysłałam wszystkich simów spać. A krowokwiat nie jest głodna, więc musimy poczekać. Okej, okay, idziesz siku? Idziesz. Okej, okay, ty też idziesz siku? Nie, idziesz spać. Okej, okay, a więc wszyscy prawie idą spać. Jest dobrze. Dziecko też niczego nie chce. Wszystko ok. Nie mów, że zepsułeś toaletę. Nie, nie zepsułeś. Już był taki odgłos, jakby się coś psuło. A miałam sprzedać. Poczekajcie, oczywiście. Bo sprzedajemy rzeczy Dianom. A więc to sprzedajemy. To do wyposażenia. No, niech się przyniesie. Coś słabo działa. Gra. Do wyposażenia sprzed. O no, wrzuć się do wyposażenia. No właśnie. Nie chcę umieść w świecie. Sprzedawać. O właśnie. Właśnie. I płynnie jedziemy. To sprzedać. I co teraz? Teraz. O, to sprzedajemy. Uuu, ale drogie są. I spełniliśmy aspirację. Wspaniale. Nie chodziłoby wypełnić aspirację i zarobić też trochę pieniążków. Oczywiście. Ale no, oczywiście sprzedajemy wszystko. Już wydaje mi się, że idzie płynniej wszystko. Bananów nie mieliśmy. O, banany jeszcze się nie zrobiły. No nic. A więc jeszcze truskaweczki. I jeszcze ta pietruszka, gdzie ona jest? O, tu jest. No, o, i został tylko kolco. Okej, wszystko sprzedane. Dobra. Można iść spać już można. A więc Diana też wypełniła aspirację. To spójrzmy, jaką mogłabym jej rozpocząć teraz aspirację. Pani na włościach? Nie masz? Nie masz, naprawdę? Zabierzemy pani na włościach. Bo mąż naszej Hani też ma to, a więc za chwilę wypełnimy to razem im obu. A więc tylko jak nastanie dzień, żeby było coś więcej widać. Tak to jest strasznie mało widać tutaj na parceli, jak jest noc, więc jak tylko będzie ranek, to uzupełnimy tę aspirację im obu. A jeśli musisz siku, no dobra, to najpierw idź siku, a później zjedz to. Wstawaj, 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 wstawaj. Diana może schodzić na dół. Ty jeszcze nie musisz. Oj, ty na pewno schodzisz na dół. Najpierw bierzesz prysznic, a później coś zjesz. A nie, jak będzie w stanie. I ty też możesz później. No dobrze. A nie, ja nie sprawdziłam, jak do pracy idą. Hania na 13, okej. Okay. Często wiem, że na 9. Ty też dzisiaj na 9 idziesz do pracy.
A tobie to się nie przejmuje, bo może za chwilę umrzesz. Miejmy nadzieję, bo po prostu trzeba zwolnić miejsca, no, w tym domu. No po prostu za dużo Simów, no. Za dużo dorosłych Simów w domu to też jest źle. Po prostu nie może być ich za dużo, no. I tyle. Nie mamy nic do jedzenia. No to niestety, Grzesio, musisz zjeść coś na szybko. Bo nic innego nie ma, ale Diana już zeszła i teraz za chwilę Diana coś gotuje. Jak tylko Grzesio sobie coś weźmie do jedzenia. Nie, i tak by się jednemu z nich anulowała interakcja, więc trzeba poczekać, aż lodówka jest wolna i teraz możesz iść gotować, Diana. No, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. A ty gdzie idziesz? Pobawić się. Nie, ty. Najlepiej, żebyś się stała zainspirowana, więc idziesz pomyśleć pod prysznicem. No, chyba. Wydaje mi się, że niestety nie. Niestety przeżyje, bo tak to by się już pojawiła informacja o tym, że Lukas niestety został pożarty. No i tak to zostanie zwrócone. Niestety tym razem się nie udało, ale może się uda za 12 godzin. Miejmy nadzieję, że może się wtedy uda. Ty idź się wykąp na górę. W sumie nie potrzebujesz nic. A jaką potrzebujesz? Pobudzony. To nie. Do pracy potrzebujesz pobudzony, to raczej weź szybki prysznic. O właśnie. Tego szukałam. Ach, niestety zwrócił cię, no. Niestety. Dobra, Grzesia, co ty robisz? Sprzątasz? Nie. Weź kontynuuj tam robienie lustra. Jak tam, Diana? Kończysz robienie jedzenia? Ty już się... Jak to przecież miałeś? No, pauzuj się, grano. Ile mam? Dobra, tu idzie Lukas się kąpać, to idź ty tutaj się. Nie gorący. Nie. Szybki prysznic. Oj, Lukas, przez ciebie się nie poszedł kąpać, no. No nic. Chowajmy właśnie do lodóweczki. A jak ty, napij się wody. Oj, musiałaś. No dobrze. Nie mam nic dla ciebie do roboty, więc może porozmawiasz z... Nie znasz Diany? Idź rozmawiaj z Dianą. Nie pij tej wody. Idź rozmawiaj z Dianą. Pójdziesz powitać Dianę, bo jej nawet nie znasz. Och, to jest niemożliwe. Nie znasz Diany. Niemożliwe. Oczywiście to sprzedam, bo i tego nam na razie nie posprzątam. Poznaj, nie zna Diany, no niemożliwe. Przywitałaś się i przyjazne powitanie mówiłam. Oj, Jess, nie słuchasz mnie, nie słuchasz mnie, niegrzeczna jesteś, naprawdę. Powitasz się w końcu? Nie. W końcu odmachała jej Diana. Dobra, mogą porozmawiać. A Grzesio zrobi jakiś mebel. Może być to, wszystko jedno, byleby rozwijał swoje umiejętności cyrkowania. Co ty potrzebujesz do pracy? Granie w szachy, spiona na 13. W sumie możesz coś zjeść na szybko teraz. Nie śniadanie, tylko na szybko. Okej, a więc jedz. I ojciec tobie nie przeszkadza. Możesz iść. I oczywiście anulowałaś moją. Widzicie, Lukas mi tu przeszkadza. Za dużo Simów jest, no, bo pchają się do lodówki jak nie wiem. Odejdź. Podejdź i mi nie przeszkadzaj. Nawet pożreć cię krowokwiat nie. Krowokwiat cię nie pożarł, no. Teraz możesz już coś zrobić. Nie to, tylko weź porcję tego. Dobra. Rozmawiasz. Bardzo dobrze. A nie znasz. Okej. O, i poznałaś cechę. Zapytaj o zawód. A Lukasa znasz? Znasz. Dobrze. No, przynajmniej poznałaś się Lukasem. Jak tam Grzesiu? Grzesiu, no całkiem. Już niedługo będzie miał kolejny majsterkowania. Który już? Który? Ósmy. No, całkiem nieźle. Jeszcze tylko 2 punkty i będzie 10. I będzie wspaniale. To oczywiście też musisz coś zjeść, a więc zapraszam do jedzenia, weź porcję. A później możesz
korzystać. Oczywiście Diana powinna teraz popielęgnować ogród. Właśnie, a więc zapraszamy do zajęcia się ogrodem. Jess idzie do pracy, a ten też idzie do pracy. Idzie do pracy, więc oboje idą do pracy. Małżonkowie, bardzo dobrze. A jak tam? Hania, gdzie ty, Hania, idziesz? No, idziesz sprzątać. Nie sprzątaj! Za chwilę przyjdzie pokojówka. Lukas, ty też nie sprzątaj. Mi się tylko klik... Nie, idziesz za Hanią. No, niemądry Sim, usiądź. Hania, ty sprzątasz? Nie. I bardzo dobrze. Idziemy na samą górę i tutaj nie tu. Pomyśl nad posunięciami. O, właśnie. Kolejną pracę ukończył Grzesio. Okej. Okay. A wiesz co, to możesz iść do toalety. Jak mi się tylko kliknie. O, właśnie. I następnie możesz coś zjeść, bo w sumie już jesteś troszeczkę głodny. Julia ma wkrótce urodziny. No się można było tego spodziewać, że niedługo. A możemy sprzedać. Proszę. I tam została nam jeszcze jedna randka z Jessem. Więc jeszcze na jedną randkę z Jessem trzeba iść. Więc ty pójdziesz do pracy dzisiaj, Lukas. Nie jest mi to na rękę, ale masz mnóstwo dni wolnego. To weź dzień wolny. Więc proszę, dzień wolny. Ja miałam te aspiracje zrobić. A to jak przyjdzie tamten z pracy, bo nie wiem, czy jak jest w pracy, to działa, czy nie działa. Nie będziemy tutaj kombinować. Nie będzie przychodziła do ciebie. Nie, to dziękuję za gratulacje z powodu małżeństwa. Dziękuję, dziękuję. Jak tam Igor? Co będzie robił Igor? Idzie się. Dobrze, to idź. Ty nie masz co robić. Nie wiem, idź poćwicz. Cokolwiek. Bieg wytrzymałościowy. Cokolwiek rób. O, idzie nasza sprzątaczka. Bardzo dobrze. Nasza pani pokojówka. Bardzo dobrze. Później ty idziesz siku i idziesz na bilbloczak. Bo tego potrzebujesz. A jak tam, Grzesio? O, Grzesio! Grzesio, Grzesio, Grzesio. Mówiłam ci, idź jeść. Kto ci tu przeszkodził w dotarciu do tej lodówki? Nie słuchają mi ci, Simowie. Co ty robisz? Nie graj, nie graj, nie graj, nie graj. Ty niedługo idziesz do pracy. Ty może sobie pooglądaj kanał... film akcji. Idź oglądaj sobie film akcji. Już mnie tutaj nie denerwuj, Hania. Niedługo do pracy. Oj, i jeszcze. To nie. To idź do dziecka, zmień pieluszkę. Jesteś jedyną wolną osobą w tej chwili, więc możesz to zrobić. Ciocia, wykorzystaj czas z Julią, jaki jeszcze masz, póki tu jeszcze mieszkasz. Bo już niedługo zostaniesz wyprowadzona. A ty co? Ktoś cię, ma pokojówka cię naszła w toalecie. A przykro mi. Przykro, przykro. I co, dziecko jeszcze? No dobra, no to jeszcze dziecko płacze. Julia, zawsze musisz zrobić i kubkę i być głodna, czy co? No bo tak na to wychodzi. No idź już z nią porozmawiać. Idź ją na karm. Ania. Oj, te simy dzisiaj. Dobra, ty idziesz na bilbloczek. Grzesia jeszcze je, ale za chwilę skończy. I wtedy idzie zrobić mebel, półka ścienna. Cokolwiek. O, teraz jest ok z Julką. Dziękujemy, dziękujemy za wszystkie gratulacje. O, i za chwilę Hania idzie do pracy. O, Igor schodzi tutaj na dół. Nie tańcz, nie, 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 nie. Ty usiądziesz tutaj przy komputerze. Sieć i. Gdzie to jest? Tu jest? Nie, gdzie jest troll na forach? Więcej opcji. Społecznych chyba to jest. Tak, troll na forach społecznych. A to wcześniej tam nie zaglądałam. Warto wiedzieć naprawdę. Hania idzie do pracy, to papa, żegnamy. Dobra, więc wszyscy mają coś do roboty.
Ty możesz już w sumie kończyć teraz piosenkę, a więc kontynuuj tę ostatnią piosenkę, którą masz w wyposażeniu, abyśmy się już wszystkich nut też pozbyli z wyposażenia, żeby nam tutaj nie zalegały. Jesteś bardzo zmęczony. Możesz popływać w basenie? O, oczywiście, że nie. Tak, to byś mógł szybko umrzeć z powodu wielkiego wysiłku. A tak to nie chcesz, no. No co to jest? To idź się wykąpać. Po prostu Lukas nie chce umrzeć. No po prostu nie chce umrzeć. Ale ja znam jeden sposób, którego na pewno nie przetrzyma. Więc jeżeli następnym razem go teraz nie połknie krowokwiat skutecznie, to niestety zastosuje ten drugi sposób. Teraz tylko czekamy 12 godzin, aż krowokwiat znowu będzie głodny. Czekamy, czekamy. Cały czas czekamy. Kąpałeś się? Wykąpał się, ale nadal nie chce pływać. Lukas, Lukas. Poglądaj kanał, cokolwiek. Cokolwiek rób, dopóki nasz ten krowokwiat nie będzie głodny. Czekamy tylko na to, aż krowokwiat znowu będzie głodny. Ile ja mam na to czekać? Okej, to było. O, i posprzątałaś wszystko nasze. Dziękujemy pani. Jak się nazywasz pani? Muszę spauzować. Agata. Dziękuję. O, Agata. No proszę, dziękujemy pani Agato. Dziękujemy. Ty zrób, nie wiem, stół do jadalni, proszę. I ty co, napij się wody? A i oni teraz cały czas chcą się napić wody. No po prostu od kiedy weszła ta opcja, to cały czas napij się wody, napij się wody, napij się wody, napij się wody. Niech już przestaną. I ten też idzie napić się wody. Nie, ten idzie siku. Okej, okay. Pozwalam. No i co? Aj. Za chwilę niebezpieczny wysiłek minie i co? I nie umrze. Z powodu niebezpiecznego wysiłku. Niestety. Niestety. To idź jeszcze poćwiczyć. Jak wytrzymałościowy. Zapraszam. Będę cię teraz z tym męczyć i męczyć, męczyć i męczyć. A tego będę męczyć, żeby w końcu uzyskał ten trzeci poziom złośliwości. I dziecko płacze. To w sumie Grzesio idzie do dziecka. Co potrzebujesz? To przytul i karm z butelki, bo nie wiem, czego bardziej potrzebuję. Czy miłości, czy jedzenia. Więc najpierw przytul. O, jednak miłości. Kontynuuj. A ty dlaczego znowu przerwałeś? Znowu, żeby się napić wody. Oj, 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 oj. Igor, Igor, Igor. O, oboje wrócili. Nadal płacze dziecko. Nie, nie płaczę już. No dobra, jesteś strasznie zmęczona, to idź spać. A Ignacy mógłby coś zjeść. Zjesz tę frytatę. Okej, i teraz szybko uzupełnij ich aspiracje obu. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. O, mamy tu mnóstwo różnych rzeczy. Sprzedam to wszystko. Niepotrzebne nam to. Też. To za randki też można sprzedać. To też. Tu do jadalni też. Te serduszka też. To jest wszystko, co zrobił Grzesio. Donice też zrobił Grzesio. I chyba wszystko. Ok. Idziemy tak. Dekoracje. Dekoracje są tutaj. Ok. I weźmiemy tutaj tych rycerzy. Nie tu weszłam, tu mu są rycerze. Rycerze, o. Raz. Dwa. Trzy. Cztery i kilka kolumn jeszcze. Chyba było cztery, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, odpauzowałam grę.
Nie ma jeszcze? No, ja nie wierzę. Jeszcze nie ma, to jeszcze jednego. Albo dwóch nawet. Dla pewności, tak? A więc... Jest, nie ma. Jest, ok. I oboje mają spełnioną aspirację. To wszystko mogę spać. I sprzedane wszystko. I bardzo szybko. I wybierzemy im kolejną aspirację. Tobie jakąkolwiek. Nie wiem, wybraliśmy ci biznes, to teraz bajecznie bogaty, proszę. A Diana. A nad Dianą się muszę zastanowić. To jest troszeczkę na dłużej do pomyślenia, więc nad Dianą się zastanowimy i rozpocznę jakąś aspirację na początku następnego odcinka. Bo tam trzeba pomyśleć, a nie masz co robić. Mówiłam ci, idź chyba coś zjeść. Mówiłam. A więc weź port. I już. Bierz port. No. A Jess, mówiłam, idź spać. Jess, śpi. Nie pasz kawy, idź spać. Mówiłam. Ja wszystko mówiłam. Co? Nie umówię się z tobą na randkę. Kto to w ogóle dzwoni? Chyba Julia Kapulet. Oczywiście, że nie. On ma żonę. On nie będzie zdradzał żony. Nie teraz. I trzeci poziom złośliwości. Wspaniale. To teraz chodź oglądaj programy komediowe, by się stać rozbawionym. Bo tego jeszcze mu brakuje do dzisiejszej pracy naszemu Igorkowi. A więc skończyłeś kolejną rzecz, to zrób kolejny mebel. Ozdoba ścienna. Może być. Nie idź za nią. Możesz iść wziąć prysznic. No. Brawa kwiat. Brawa kwiat. Kiedy ty będziesz głodny, co? Brawa kwiatek. Nie denerwuj mnie. No, idź go wyduj może, co? Wyduj go i może wtedy będzie lepiej współpracował krowokwiat. Ty nie wiem, ty pływaj w basenie może. I wiem, że Igor zaczyna za godzinę. Nie idź tańczy. Oglądaj sobie jeszcze telewizję. Oglądaj, oglądaj cały czas, proszę. Jak tam Lukas, no? Wydoisz, to może będzie głodny, nie wiem. Może to ma jakąś różnicę. Esencja szczęścia. Od razu ją sprzedamy, bo później tak nam do wyposażenia rodziny trafi. Jeśli nie sprzedamy, bo to, co ma Sim w momencie śmierci, później trafia do wyposażenia rodziny. W momencie śmierci tego Sima. Usiądź sobie na krzesło, może. O, krowa kwiat. Nie jesteś głodny? Nie będziemy się wyrywać z domu. O, rzeczywiście potrzebujesz trochę zabawy, to pograj w bibloczek. On idzie do pracy, to idźcie tutaj zdrzemnij. I czekamy na tego krowa kwiata. Czekamy, czekamy, ja go tu będę obserwować cały czas. Jak idzie Dianie, no jeszcze trochę ma do napisania tej piosenki. O, Jess dzwoniło. Nie idziemy na żadną imprezę. Krowa kwiata obserwuj. Dziadek, idź tam, karm. Celki, bo pewnie głodna jest Julia. Nie tak. Idź ją na karm. Grzesio. Grzesio. Wszystkich mogę powoli Simu chyba kłaść spać, a więc idziemy przyjmij na własność i śpi później. Tak. Ciebie też położymy spać, chociaż nie musisz. Ale idź tam spać. Jana. O właśnie. Ciebie też możemy. Już jesteś bardziej głodna, ale niech tam będzie. Super trzecie tempo jest naszym przyjacielem. O, i zmień brudną pieluszkę. I idź się też zdrzemni. Okej, okay. Wszyscy idą spać. Tutaj znowu ktoś do nas dzwoni. Nie idziemy. Oj, cały czas mnie gdzieś zapraszają. Dobra, Ania skończyła pracę. Ty też chodź spać. Zapraszam wszystkich do łóżeczka. A więc zapraszamy. Bo ja chcę jeszcze w tym odcinku zabić Lukasa. A ja się znowu mała coś chcę. Nie możesz być głodna, niedawno byłaś karmiona.
Mała. No już. O, czas się co. Ale czas jest naszym przyjacielem. Zjedz tort. No, miałeś się nakarmić. Co to jest? Nie mogę tego usunąć. Nie wiem, co się dzieje. Karmisz to dziecko, nie karmisz tego dziecka. Miałeś karm z butelki. Nie mogę usunąć nawet tego, żeby zjadł tort. Chyba niestety będzie śmierć. Chyba tak. Dobra, idź tam na karm. Piersią nawet. Dziecko. O, tak! Mhm. Lukas umiera. Dobra, a więc idziesz nakarmić krowa kwiata. Przyszedł nasz mroczny kosiarz. Udało się! Mamy śmierć z powodu zżarcia przez krowa kwiata. No dobrze. No w końcu, można by powiedzieć. W końcu, w końcu, w końcu. To w następnym odcinku oczywiście nasza parka nowożeńców, czyli Hania i Ignacy, będą starali się o dziecko. Jak się postarają o dziecko, czyli Hania będzie w ciąży, to wyprowadzimy ich do domu naprzeciwko wtedy. A więc miejmy nadzieję, że to nas czeka w następnym odcinku. Nie bądź świadkiem tej śmierci. Zjedz coś po prostu. Wiesz? Zjedz. No a ty po prostu nadal... Nie no. Dziecko, przytul to. I mamy. I nagrobek też tutaj mamy. Okej, okay, no dobrze, a więc nagrobek idzie tutaj. Do innych nagrobków. Ja go muszę jeszcze obrócić ładnie. Ale to oczywiście już właśnie w trybie kupowania. O. O. I jest ładnie obrócony. Ej. Tutaj będzie wyryte epitafium przez Dianę. Więc wyryj epitafium i będzie mąż, jak on miał? Lukas. O, Lukas. Proszę. Jest. Okej, okay, dobrze. Wszystko gotowe. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że zabiłam Lukasa. No ale po prostu jest za dużo tych simów. No, trzeba się ich powoli pozbywać. Poza tym sądzę, że po prostu, no, Lukas się po prostu zbagował i tyle, by mi w życiu nie umarł, a więc nie mogłam sobie na to pozwolić, żebym, bo po prostu miałabym później w pewnym momencie za dużo simów, a więc w końcu, koniec końców, kiedyś trzeba było się by go pozbyć. A więc mam nadzieję, że jeszcze raz Wam się ten odcinek podobał i że się usłyszymy w następnym odcinku. Susu! I'm in love with my life.